Za mną znajduje się 6 osób podających się za milionera, ale tylko jeden jest nim naprawdę. Wraz z moimi najlepszymi przyjaciółmi co rundę będziemy eliminować jedną osobę, a zadania sprawdzą, który z nich zna się na pieniądzach. I w ten sposób musimy zgadnąć prawdziwego milionera. Panowie, uwaga, podnosimy oczy. Okej, okay, okej. Okay. Który z naszych panów jest milionerem? Mamy rapera znowu jednego. Tylko który, bo w sumie tak, raperzy i milionerzy to trochę podobny vibe, jeśli chodzi o wygląd. Zawsze chciałem być raperem, zostałem milionerem. No zdarza się. Na pewno widzę, że zrobił nam się podział na taki elegancki outfit biznesmena. Team koszulę i Team Dream. Tak, i Team Dream, dokładnie tak. Runda pierwsza. Uwaga, pan numer jeden. Jak się nazywasz i czym się zajmujesz? Dzień dobry, szanowna komisjo, drodzy przyjaciele. Jak się zawahał, nie wiedziałem, co ty powiedzieć. Dzień dobry, biedaki! Kulturka. Nazywam się Dariusz Tokarz i jestem przedsiębiorcą, od zawsze nim byłem. Moją pierwszą firmę, którą założyłem w wieku 10 lat, firma miała 3 pracowników, to było lato, i chodziliśmy po sąsiadach ogródkach i sprzątaliśmy. Pieniędzy. I z przedmiotów, które mogłyby być wartościowe. Tak, tak, sprzątaliśmy właśnie z tych. A to jest tak naprawdę zgadnij złodzieja, mamy go! Pierwszy milion trzeba ukraść. Kojarzę jedną sytuację. Sąsiedzi nam płacili batonami, cukierkami, ale jeden sąsiad zapłacił nam 70 groszy. I powiedziałem, coś tutaj jest k***wa nie tak. Jak na 10-latka, to bardzo mocne słowa musiały być. Teraz jestem producentem filmowym, tworzę filmy fabularne. Tak w skrócie. O! A to ciekawe, okej, okej. Przejdźmy do pana numer 2. Witam, ja nazywam się Jakub Szuguła. Od dosłownie 5 lat prowadzę swoją agencję marketingową. Nie wiem, czy wy zwróciliście na to uwagę. Gestykulacja. Gestykulacja, strasznie. Postura i taka maniera wymowy u niego była, że patrzy na nas z góry, nie jakby. I to nie kwestia tego, że siedzimy. Przejdźmy do pana numer 3. Przepraszam bardzo, drogie jury, ale się bardzo stresuję, nie występowałem w telewizji. Mogę się przywitać. Marcin. Ja też bym się z Karolem chciał przywitać. Przepraszam, bo trochę tak, spocone. Przepraszam, ale no, miło mi. Cieszę się, że dopiero po tobie oblu rękę. Nazywam się Marcin Szatan, jestem przedsiębiorcą od jakichś 15 lat. Pracuję w branży filmowej, tylko że od strony produkcyjnej. No to producent filmowy, tak jak nie, producent filmowy. Znaczy, no to co ten... Chill. Kapek, daj beat. Zajmuję się różnie. Stresuję, stresuję się. Nie, no tak dziwnie przed kamerami. Tak. Również pracuję w branży audio, czyli nagłośnienia samochodowe. Jeszcze posiadam salon barberski. Wyobraźcie sobie tak, jedziecie słuchając dobrej muzyki do barbera, obcinacie się na żyletę i idziecie coś nagrywać. Jesteś ogolony. Z hajsu. Tak został milionerem. Pan numer 4. Jak się pan nazywa? Czym się pan zajmuje? I dlaczego Steve Jobs? Bartosz, lat 22. Z Chorzowa, Batorego, właściciel 2 działalności gospodarczych, jednej stowarzyszenia i działalności z ograniczeniem. Powiedział tak wiele rzeczy, których nie zrozumiałem, że zakładam, że ma szansę być to milionerem. To jest język milionera. Nic nie rozumiem. Tak łopatologicznie, jakbyś mógł powiedzieć, jaka to jest branża w ogóle? Jest kilka branż, ponieważ wszystko się rozpoczęło od wniosku do Urzędu Pracy o dofinansowanie na działalność gospodarczą, no właśnie na produkcję wideo. Warto też powiedzieć, no nie wiem, czy panowie kojarzą, też chyba do każdego z państwa pisałem o współpracę, no każdy mnie oblał, smutno. Tutaj do pana ze 110% na pewno pisałem. Teraz mi trochę wstyd. Ale jak można na Śląskiej Gazetce zarobić miliony? Numer 3 mam pytanie. Kojarzysz, milczenie Słuchaj. Jest złotem? On się dorobił wystarczająco. On już pluje na całe życie. Złoto. Ja to mam tak, że jak się stresuję, to zaczynam mówić. Trochę mi już ręce przestały. Chcesz zobaczyć się? Nie. Ja już to wiem. Kolejny, wszyscy mnie macają. Masz takiego, wiesz, złotego buddę i go pomiziasz po brzuszku, to też jest jakaś obietnica dostatku. Jakby, nie wiem, jak na to mam odpowiedzieć, ale zakładam, że możemy przejść do pana numer 5. Jestem Konrad, przyjechałem z Częstochowy, niby miasto święte, ale pod latarnią najciemniej. Prowadzę tam, to znaczy prowadzę, zajmuję się hotelarstwem, bo odziedziczyłem udziały po rodzicach. Czyli zawód syn. Tak, dokładnie. Rozumiem. I raper. To nie taki raper. Jestem Aleksander, jestem z Katowic. Jestem ogólnie twórcą internetowym. Ogólnie jakby dorobiłem się nie z tego, co teraz robię, bo jakby wcześniejszy biznes pomógł mi w tym, żeby realizować sobie teraz moje marzenia motoryzacyjne. Jestem trenerem personalnym na co dzień. Z tego zarobiłeś banie? Tak. Zaraz wytłumaczę. A ile masz lat? 24 w tym roku, 23 skończyłem. To ja mam pytanie do pana numer 5. Jaka jest najdroższa rzecz, jaką kupiłeś? Jakby konkretna rzecz, to może nie, ale lubię rozdawać pieniądze. Zaraz, czyli rozdajesz pieniądze i tego nie nagrywasz. Skandal. 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 Przecież ta kamera sama się włącza, stary. Ja mu wtedy powiedziałem... Masz, trzymaj. Wow, mordo.
A muszę zwrócić uwagę na coś, bo nie da mi to spokoju, jak tego nie powiem. Przypomina mi pan trochę z twarzy bandurę. Tak jakby mógłby pan być... Ej! Faktycznie! Bez kitu! I uwaga teraz! Jestem jego ojcem! Jak zrobię tako, to faktycznie, faktycznie jest pozycja, nie? W sumie to możemy przejść już do głosowania. Czy ostatnie pytanie, panowie, przed głosowaniem muszę sobie pozwolić. Max na klatę. 135. 135, 135. Jeszcze 10 kilo i będę milionerem. Kurde, ja się zastanawiam, na kogo zagłosować. Może za panem numer 4? Ja uważam, że pan numer 5. Takie okulary kupiłem na temu, jakieś 2 dni temu. Szczerze też myślę, że tak na pierwszy rzut to pan numer 5. Między panem 4 a panem numer 5, ale jednak golf świadczy o pewnym statusie społecznym. Nie zagłosowałbym na Steve'a Jobsa, więc głos na pana numer 5. Dziękujemy panu i przechodzimy tymczasem do drugiej rundy. Ej, ale jak tutaj biznesmen, jak biznesmen każdy zaklaskał, zawsze to po prostu jest końcówka i na razie teraz szybkie zbite piątki, kurde. Runda druga. Teraz sprawdzimy, jak milionerzy znają się na cenach. A w trakcie tej konkurencji opowiem wam o sponsorze odcinka, jakim jest Speakly. Pierwsza cena to bochenek chleba. 4,99. 7,50. Dobry chleb, koło dychy. Powiedzmy 3 zł już da się znaleźć coś ciekawego. 4 zł. Ile kosztuje karton mleka? 24,99. 3 zł. 4 zł. Szczerze w okolicach 2,50. 3,99. By zostać milionerem, przydałoby się znać kilka języków, co ułatwia życie. W podstawie badań metoda Speakly pozwala na bardzo szybką naukę, co znaczy umiejętności płynnego mówienia nawet w 3-4 miesiąca, a to tylko 30 minut dziennie nauki. Bilet do kina? Czasem po 25, 20. 23,50. 4 dychy? 25 zł. 24 zł. Ile damy za średnią kawalerkę w Warszawie? 650. 450 tysięcy. A z pół miliona. Zależy gdzie, powiedzmy gdzieś te pół miliona trzeba liczyć. W stanie już taki wymiar gotowy. 600 tysięcy. Speakly jest dostępny na stronie internetowej oraz na urządzeniach mobilnych, zarówno Android, jak i iOS, dlatego kliknij w link poniżej i spróbuj się nauczyć ciekawych nowych języków. Wypróbuj za darmo przez 7 dni i ucz się języków 5 razy szybciej. Ile kosztuje najtańsze Lamborghini Huracan? 1,2 mln. Bańka 200. Od 2 milionów euro. No to strzelmy gdzieś w okolicach tego miliona. Jest bańka 100, bańka 200. Po tej rundzie chciałbym powiedzieć, że nic się nie dowiedzieliśmy, bo praktycznie macie remis i każdy z was jest słaby, jeśli chodzi o ceny, tylko każdy w inną stronę. Ja mam pytanie do uczestnika numer 1. Słucham. Powiedziałeś, że karton mleka kosztuje 24,99. Gdzie tego kupiłeś? To chyba jak doisz krowę bezpośrednio do mleka, stary. To z krową. Celgrosie. O 12 małych kartoników tworzy... Ale to było pytanie w kartonie mleko. To ja źle podałem. Bo dla mnie jakby mleko w kartonie, to jest mleko w kartonie. Kto kupuje? Mleka na kartony! Kup jeden karton mleka! Trójeczka, ale jak jesteś taki mądry, ile kosztują lody czajnika? Jakie lody? Nie, no teraz to już... To jest bardzo dobry moment, żeby powiedzieć, co robi ten przycisk. Możemy go użyć raz na rundę standardowo i automatycznie możemy wyrzucić kogoś. Kogoś, kto udaje milionera, a nim nie jest. I jak dokończysz to zdanie, które zacząłeś mówić, to ja go kliknę. Ja się zająkałem tylko. Okej. Dobra, trójka. Powiedz mi, ja też się nie znam na samochodach. Szczerze nie mam pojęcia i teraz pewnie zgrywam cwaniaka, bo sobie sprawdziłem to, zanim was zacząłem pytać. Te Lamborghini Huracan, tak. Albo Lamborghini. Jak się mówi, Lamborghini czy Lamborghini? Lamborghini. A nie mówi się Lamborghini przypadkiem? Jalapeno. Pan jak się mówi? Ostatni się wkurzył. Lamborghini się mówi. Pan numer 3 powiedział, że Lamborghini Huracan kosztuje 2 miliony euro, czyli 8 milionów złotych. I to uwaga, dodałem, że najtańsze. Powiem tak, jak ty podjeżdżasz takim Lamborghini po karton mleka za 10 zł, to jest naprawdę piękne. Mamy swojego bandurę i mamy swojego lotka też na środku. Steve'a Jobsa już. Ja Steve Jobs. No chciałbym powiedzieć pan numer 1, do kogo jest podobny, ale nie będę... Sekretna branża. Astronauta. Szukamy właśnie kogoś do takiej roli blondyneczki, wiecie? Chciałem w ogóle powiedzieć, że pan numer 1 stoi jak... miliony. Tak wyrąbane, na takim luzie, ręce w kieszeni. Ewentualnie możecie próbować pierdolić fotowoltaikę, jeszcze nie. Jeżeli ktoś by chciał fotowoltaikę... Jak wygląda twoja rutyna w ciągu dnia? Typowo motoryzacyjnie, jeżdżę sobie i autem, jeżdżę na przykład na gokarty. Czasami też jakieś, powiedzmy, wyjazdy dłuższe, na jakieś, powiedzmy, ekskluzywne takie lokalizacje, jak na przykład, nie wiem, Monaco, jakiś trip albo jakieś inne rzeczy. Masz prawo jazdy, rozumiem, tak. Okej. Okay. Oczywiście, jak najbardziej. Chciałbym jeszcze w ogóle dać jedną ważną rzecz, że przy wszystkich rutynach podał dużo alternatyw, ale żaden nie powiedział nic o pracy. Tak. Milionerzy nie pracują. 5. Jak wygląda twoja rutyna? Tak jak codzień rano, godzina 5. Nie no, bądźmy poważni, o tej godzinie ja śpię. Nie panem. Ale faktycznie ma grafik, sprzątanie ulicy. No. Panie numer 3,
Jak wygląda pana rutyna? Moja rutyna? Śpię, dopóki się nie obudzę. Trzeba pracować wtedy, kiedy jesteś produktywny. Zerkam sobie pierwsze co na giełdę, no potem co? Zobaczyć na kamerkach oczywiście, co moi pracownicy robią, czyli pełna kontrola i inwigilacja. A pan numer dwa, jaka jest rutynka? Na pewno jest milionerem. Trochę wygląda jak Freeze, co? Zajebiście! Ja nawet nie jestem Freeze. Ja nawet kanału na YouTube nie mam. Wstaję o godzinie 5 rano. Moją taką fajną rutyną jest zawsze, biorę taką ranną kąpiel. Dosypuję około 500 gramów soli, to jest specjalna sól Epson. Oczywiście pamiętając o tym, że temperatura tej wody musi przekraczać około 60 stopni. Zanurzam się tam na około 5 minut. Jadę na rowerek, no i później wszystko zdalnie na ClickUpie. Ogarniam swoich pracowników, zresztą jak wspomniałem, mam ich 10, także roboty troszkę jest, ale nie narzekam. Ja o tej godzinie akurat kładę się spać, dlatego to jest troszeczkę... Mnie akurat odrobinę zmartwiła ta temperatura 60 stopni. Musisz być strasznie czerwony. Przez cały dzień. No, czasem tak to wygląda. No. Nie, w pewnym momencie ja się zgubiłem, czy on mówi o prysznicu, czy o gotowaniu rosołu. Wiesz, coś jest w twojej rutynce, czy to raczej tak masz bardzo podobne te dni? To też wieczorkiem lubię sobie puścić podcaści jakiś motywacyjny, Andrew Tate, Dawid Piątkowski. O kurwa. Nie powiem szczerze, dużo mi to daje i no rezultaty są takie, że no szczerze nie narzekam. Nie? Pan numer jeden, bo pan numer jeden się już nie cierpi. Jak wygląda twoja rutynka? No właśnie, tutaj coś marnuje czas, nie wiem. To wszystko zależy, na jakim etapie jestem w produkcji filmowej obecnie. Teraz przymierzam się do produkcji 6 filmów, także mam mały zapierdol. Wstaję o 7. Szybka bieżnia, 30-20 minut, ice bath. Następnie wsiadam w auto, Katowice-Warszawa, Katowice-Gdańsk, Katowice-Wrocław, samolot, spotkania, wizyty z inwestorami. No i próbuję ogarnąć 6 filmów, także jeżeli byście chcieli zainwestować w moje filmy, pułap 20-200 tysięcy, jakbyście mieli jakieś drobne, to serdecznie zapraszam. To jest dalej ta branża a propos fryzury, czy my już zmieniliśmy jakby... Kosmonauta, wiesz. Kosmonauta, jakby rozumiem, lekarze. Jeżeli widziałeś jego filmy, miałeś dowalone dzieciństwo. Jakby pan miał wskazać osobę, która jest milionerem spośród tych wszystkich osób, to kto by to był? Kolega pierwszy. Ma potencjał, ale to w boliwarach co najwyżej. Kolega numer dwa, ciężko powiedzieć, no dobrze mu z oczu patrzy. No, ale kolega numer trzy, no na tych wzmacniaczach audio ma to potencjał. A kolega ostatni, no jak jest zawód syn, no to... Ojojo! Przegiąpałe, powiem wam tak, przegiąpałe teraz. Coś jest z tego bandury jednak faktycznie. Co ty powiedziałeś? Czyli ma pan ochotę go uderzyć, tak? No dobrze się odsuwa właśnie, to jest to. W takim razie, how much is your outfit? Dawaj, od góry do dołu. Tak się luźno w sensie ubrałem. Z Forsy teraz jest 500 zł. Tutaj szerokie spodnie ze 120 może są. Koszulka Zara ze 140 może złotych. 140 za koszulkę. Ja to takie powiedzmy, na Zipa to jest... Skurcze, ze 100 może. To... 900 zł bodajże, tutaj sygneciki, po 200 za jeden i to z klocka chyba. Numer 3, który teraz stoi na czwórce, to chyba myśli tego nie skroić, jakby na Ale panowie, wy opowiadaliście o tych outfitach, a oczywiście wiadomo, że lepiej ubrać się drogo, ale brzydko, niż tanio, ale ładnie. Dokładnie tak. To samo, ale pan numer 2, bo widzę tam jakieś Palm Angels. 1300, buciwo 330, spodnie z 80 zł dla kontrastu. Ja ogólnie próbuję się troszkę wczuć właśnie w rolę Steve'a Jobsa, nie? Że jednak to, co mamy faktycznie, to jest i w sercu, a na zewnątrz są takie dodatki typu właśnie czy sikor, czy jakiś Palm Angelsik, no tak to leci. No kolega szybciutko się przyflexował. A jaki sikor? Oj, to musiałbyś zweryfikować, chcesz? No, chcę, pokaż. Ile takie coś kosztuje? Wszystkie zegarki w tych czasach wyglądają tak, że mogą kosztować 5 dych na AliExpress albo 50 koła, dosłownie. Potencjalnie też jak podszedłeś, to dobre perfumy od ciebie czuć. Co masz? Dior Sauvage. No właśnie, bo czuć też dobre perfumy. Powiem wam panowie, tak między nami, choć chodźcie tutaj, powiem wam, że... Ciebie nie. Że jeśli chodzi o dwójkę... Nie, nie, ty też. Że jeśli chodzi o dwójkę, to ta charyzma też, on tak ma na pewniaka, on przyszedł? I on popatrzył na nas z góry, dał nam powąchać zegarek. Ogółem siedzimy, stary. No wiem, ale to dla mnie także na nowość. Jakbym stał, to i tak by to nic nie zmieniło, bo jest dosyć wysoki. Ale w każdym razie to akurat mnie przekonało. Nie wiem, co wy sądzicie o tym. Do wywalenia. Tak. Oto przycisk. Pan numer 4. Jaka była największa transakcja, jaką zrobiłeś? I co to było w sumie? To zlecenia chyba. Tak teraz myślę. A jakie największe? Nie mogę tego do końca powiedzieć, ale powiedzmy, że w skali z godziny liczmy plus minus w okolicach 50 zł i liczmy sobie tradycyjny wymiar pracy, gdzie no oczywiste, że jest o wiele więcej, ale liczmy sobie tradycyjny wymiar pracy o 8 godzin dziennie, 5 razy w tygodniu. Kurczę, wyciągnij pierwiastek, 7 w pamięci. Trochę by było, ja bym to teraz musiał przeliczyć, bo teraz się skupiamy na produkcji wideo, tak? Nie, nie, ty już się naprodukowałeś. Zapraszam, to była frustracja, która się we mnie cały czas gotowała. Możemy zakończyć tą rundę i przejdziemy do następnej. Runda trzecia. Karol, gdzie ty byłeś teraz przez ostatnie 30 minut? Łączyłem kropki. Każdy z was
obraca dużymi pieniędzmi. To chcę, żeby każdy z was napisał mi, ile jest cashu w tej walizce. Nie no, ale takimi drobniakami mają obracać. Trzeba na coś kupić to mleko, tak? Dobra, luz, no takie jakby... Mogę potrząsnąć tą czy nie? Nie, ale możesz popatrzeć. Nawet się uśmiecha jak wyjść. Piękne czasy. Pan numer jeden. No, ja już wiem ile, z odległości. Nie muszę. Każdy z was podał kwotę, jaka tam się znajduje, więc teraz pojedynczo możecie zdradzić, ile obstawiliście. Pan numer jeden. Ja nie obstawiam, ja wiem, 80 tysięcy złotych. Pan numer dwa? 43 tysiące złotych. Pan numer trzy? 40, 50 koła, ale bardziej 40, jeśli jest policzone tak jak ma być, czyli bankroll po 10 koła. Pan numer sześć? Nie wiem, czy koledzy mieli pieniądze w rękach, moim zdaniem to jest dwie dychy. Bardzo duży rozstrzał zrobiliście. Zdradzę wam, ile tu jest. 21 koła. No i... Ile kosztujecie utrzymanie miesięczne? Jedzenie z 2,5 tysiąca, rata leasingowa 7500, wynajem 3 tysiące, bo jeszcze jestem na wynajmie. 2-3 tysiące powiedzmy jeszcze na dziewczynę by było tak. Jeszcze paliwo dochodzi do auta, w największym miesiącu miałem po 4 tysiące miesięcznie na paliwo. 4 koła na paliwo? Wyjazdy, inne rzeczy to no 4 koła na paliwo jest. To właśnie jest takie utrzymanie, które właśnie nie jest takie jakieś super wygórowane, bo jak w sumie no jedzenie 2,5 koła to tyle catering kosztuje. Pan numer 3. No żre dużo kepsów, więc to tak wiesz, no. Od 5 do 12 tysięcy. Jesteś w stanie podać jak to wygląda? No bo w sumie duże widełki, nie? Ale to z 5 tysięcy, bo mieszkanie moje. Znaczy, jeżeli chodzi o mnie, ja mam ogólnie mało kosztów. Także bym spokojnie mógł powiedzieć, że między 6 a 7 tysięcy na jedzenie, no bo teraz jedzenie w restauracjach, no to 2, 2,5, myślę, pod trójkę, w zależności jak się stołujemy. Okej, to na co wydajesz te 6 koła tak mniej więcej? Chłopie, dla kościk. Krokodil. Ja uważam również, że czasami trzeba się dobrze przyodziać, tak jak to jest Palm Angels i tak dalej, te zegarki, no samo się to nie robi, tak? Koszty utrzymania ciebie to ciuchy i jedzenie, tak? Dokładnie tak, no ja jestem minimalistyczną osobą, że tak powiem. Pan numer jeden. Ja wydaję, jak mam spokojny miesiąc bez wyjazdów z 10-15 tysięcy. Moje koszty wliczają w to posiadanie dwóch dziewczyn. Czy ja dobrze usłyszałem, że on ma dwie dziewczyny? O które muszę dbać. Jest wyjazd dziś do Dubaju, Monako z duperkami, no to około stówka idzie na tydzień. Co to za filmy? My żartowaliśmy z tą branżą, ale to chyba jednak się nie pomyliliśmy o wiele. Pytanie, to są dwie kobiety, to jest córka, czy to jest kobieta i kobieta? Stepmother i stepsister. Czyli dobre te filmy trafiliśmy. Moje stałe aktorki. Myślę, że pan numer dwa jako entuzjasta Andrew Tate'a mógł znaleźć nowego idola w tym momencie. A ile najwięcej zarobiłeś w miesiąc? 220 tysięcy złotych. Ale co? 220 tysięcy w jaki? W miesiąc, tydzień. W miesiąc? Tak, w miesiąc. Kurczę, ręce zaczęły się pocić. 50 koła. Miesiąc. W miesiąc. Dwójeczka? 90 netto miesięcznie. Jedyneczka? Jak sprzedałem film, to wleciało milion. Chciałbym mieć taki głos jak Bezzi. I mówię to na poważnie. Chciałbym. Uwaga, panowie. Nagadaliśmy się długo. Pora na głosowanie. Mogę wyrzucić siebie po prostu? Ale jak dobrze, Karol, ty pierwszy. Karol zacznij. Mam coś powiedzieć? To jest trudne, serio. Tak jakby wielu z tych panów mnie przekonało bardziej czy mniej. Wydaje mi się, że pan numer jeden. Pan numer jeden? Okej, to ciekawe. U mnie tak. Jak wszyscy wiemy, czas to pieniądz. Pan numer jeden, łysa czacha, optymalizacja czasu. Tak samo, pan numer dwa, minimalista, all black, sześć, luz w kroku, luźne spodnie, to również się ceni. Ale pan numer trzy, ja myślę, że pan numer trzy. Normalnie dał pana numer jeden, bo jest podejrzany, on ma tak wyrąbane, on w ogóle nawet na nas nie patrzy, on tak przez ostatnie 5 minut szuka tu gdzieś wzrokiem, czuje, że mu pieniądze uciekają. Ty mnie zaczyna trochę przekonywać, więc prędzej bym chyba dał na pana numer trzy. No to dobra, to nie przedłużajmy, pan numer trzy. Pan numer trzy, no dobrze, dziękujemy. Runda czwarta. Teraz uczestnicy będą mieli 2 minuty, aby sprzedać mi ten długopis. Sprawdzimy, kto z nich jest prawdziwym wilkiem z Wall Street. Dobry wieczór. Siemano. Do czego panu ma służyć ten długopis? Ja nie wiem, czego potrzebuję tak naprawdę. Nie wie pan, tak? Jeszcze podpis Michaela Jordana. Ej, na tym długopisie jest podobno podpis Michaela Jordana. Na moim jest. Faktycznie, Michael no Jordan. Wszystkie mają podpis Jordana. A jak udowodnić, że ten nie jest kopią tamtego? Bo wyszło w limitowanej wersji 5 sztuk. Ta literka jest za daleko drugi. On jest buciarzem, on ma bank, tak, rozpoznaje tak, ten. Buty też lubię, fakt. No jest tak, 50-50, ale dziękuję, to była bardzo ciekawa rozmowa. No i dowiedzieliśmy się jednej rzeczy, najprawdopodobniej nie jest buciarzem. Czy zgodziłby się pan z tym twierdzeniem, że ten długopis jest panu potrzebny do podpisania tego kontraktu, który przygotowałem dla pana o wartości 100 tysięcy złotych? Nie mam pojęcia, co to za kontrakt, proszę pana. Nie ma pan pojęcia, co to za kontrakt. To jest jedyna okazja, żeby zainwestować w mój film, ponieważ jestem taki pewny, że on będzie miał zysk, że ja wystawiam 100 tysięcy, ty podpisujesz to? Jak gdybym tam siedział, to bym powiedział, ten długopis miał Justin Bieber w buzi. Ja bym powiedział,
Wiesz ten długopis? Przed tobie to ch... On jest niezbędny do tego, żeby podpisać taki kontrakt. Ale pytanie mam dla pana, czy pan chce przyjąć moją propozycję? Nie. Dobrze powiedziałem? Dobrze powiedziałem? Dobrze. Witam. Trzyma, kochaj. To moja kartka, nie oddam. Najpierw musiałbyś ją kupić. Musisz podpisać się w tym miejscu i to jest jedyny długopis, którego możesz użyć. A czemu na ziemi? Taka decyzja. Ty. Trochę mnie zaskoczy. Nie daje sobie przewidzieć następnego ruchu, sorry. Tak, mnie sprowokowało, że mam ochotę podpisać tą kartkę. Mogę ci powiedzieć, że podzielimy się nagrodą z tego programu. Dobra! No ja jestem za. Kupuj, a za ile jest ten długopis? Pana, ale spokojnie. Myślę, że się dogadamy, ale to później. Co nie robią? Podpisujemy właśnie umowę. Mój nowy podpis, ale wyszło tutaj na to, że kupił od ciebie długopis. Dziękuję bardzo, dobra transakcja. Dzięki bardzo. Nie mam pojęcia, który z nich jest milionerem, czy którykolwiek jest. Wiem, że na pewno możecie napisać w komentarzach, kogo szukać kolejnego, bo akurat milioner to nie był najprostszy wybór. Czy któryś z panów ma jakiegoś idola biznesowego? Mr. Beast i Gary Vee. Słyszeliście? Nigdy nie słyszałem. Kto to jest Mr. Beast? Na pewno kojarzycie, bo jesteście... Nie. Mr. Beast? Nie znam. Mr. Beast, on reinwestuje wszystkie pieniądze w odcinki, żeby były jeszcze lepsze. Mam taką samą strategię, żeby reinwestować pieniądze w biznesy, startupy. Ty wydajesz na surowe jajka, który karmisz biednego sepka i patrz, jaki już zmień, to już nie wie, jak się nazywa. A najlepsze jest to, że ja za te jajka zapłaciłem. To jest prawdziwy Big Wall Street. Namówił go do kupienia surowych jajek do wypicia, a to wszystko możesz zobaczyć na tajnym vlogu, który latuje właśnie na kanał nadawczy. Pan numer dwa, on jest idol biznesowy, może też poznamy, słuchamy. Andrew Tate. Patrzysz na niego, już wiesz, jak jest idol. Piramidkę zrobi, tak długo czekałem na piramidkę. Dzięki. Umówmy się, że nie możemy tego tak zostawić, dopóki nie dowiemy się, o co chodziło z tą kartką. Jaki jest najdroższy samochód, jakim jechałeś? McLaren 765LT. Ile? 3 miliony prawie, 2800. Masz do wydania milion w 24 godziny, co robisz? Ja kupuję 5 scenariuszy i robię 5 filmów z nich. Czyli jeden scenariusz za 200 tysięcy złotych? W Polsce ja, no, 200-250. Ej, to jest ciekawe. A, za sam scenariusz czy co? Za sam scenariusz, no. Muszę się zainteresować tą branżą. A scenariusz do shortsa? Do shortsa? Jeżeli jest short 15-minutowy, no to masz 15-17 stron scenariusza. Tak, o tego mi chodziło właśnie. Tak. Najlepsze jest to, że ich shorty są dłuższe niż normalne filmy na YouTubie, tak? To pytanie do pana numer jeden. Co lubisz robić poza pracą? Spędzać czas z moimi dziewczynami. Robota po robocie. Dobra, panowie, tym pięknym akcentem możemy przejść do głosowania. No jednak gorąca kąpiel mnie przekonuje, więc będzie to pan numer jeden. Oszukuje nas pan numer jeden. Karol? Ja też, pan numer jeden. No to mój głos nie ma znaczenia, ale też pan numer jeden. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. To był wielki błąd, panowie, ale... Ale mam was w dupie, jesteście biedakami. Jest! Bandura i free spinale. O to walczyłem! Runda piąta. Pora wyciągnąć mocne działa. No dobra. Przepraszam. No wytniemy, zrobię jeszcze raz. Nie, nie wytniemy tego. Tego właśnie nie wytniemy. Nie no, jasno wychodzę. W każdym razie, panowie. Dla mojego filmu się nada. Krótka piłka. Pokażę wam loga marek. I musicie, kto pierwszy, ten lepszy, powiedzieć mi, co to za marka, dobra? Chanel. Coco Chanel. Dobra, nie podglądaj, sku... O teraz musicie zgłaszać. Off-white. Ale jeszcze nie pozwoliłem. To widać przecież. Wiem, że zaraz będzie z kosztem. Jeszcze nie widziałem tego. No jasne. No nie, pan numer 6, podniosłeś rękę, no słucham. Nie wiem, co to jest. Pan numer 1? Wstrzymuje się odpowiedzi. Ale to nie jest koncert życzeń. Co to jest? GG. Co to jest? Giorgio Armani. Ty też wiedziałeś i wiecie, że to jest to samo logo, tylko innej wersji. Zaskoczyło was, co? Nikt nie jest milionerem! Pan numer 1 wiedział! Dobra, to nic nam nie dało. Dajemy mi jakieś pytania. Ej, wywaliłem sobie kartkę. Zaraz. Pora tutaj przejść do poważnych pytań. Pan numer 2. Jakie dałby pan rady młodej osobie, która chciałaby zostać milionerem? Ja bym proponował, aby osoby się totalnie nie słuchały osób trzecich, naszych rodziców i tak dalej. O to chodzi, że mamy takie możliwości w dzisiejszych czasach, żeby czy to na przykład copywriting, czy montaż wideo, są tyle sposobów na zarabianie i też w internecie, gdzie ten sprzęt jest mało, nie jest tak bardzo istotny, jak można byłoby się wydawać. A ja boję się, że sprzęt akurat w branży pana numer jeden jest potrzebny. Ale... Kawał sprzętu. Na pewno też speed is extremely important, czyli jakby, że rzeczy, które wykonujemy, musimy wykonywać naprawdę bardzo, bardzo
bardzo szybko i dobrze. Ostatnia rzecz, uważam, to jest wstawanie, o której się chce godzinie. Ja co prawda wstaję o godzinie tej wcześniejszej, natomiast ja rekomenduję, żeby każdy dostosował pod siebie, bo każda osoba jest inna, więc ja proponuję, żeby każdy pod siebie jednak wstawał. Odrzućcie autorytet rodziców, znajdźcie go w internecie. To jest przekaz. Tak, na przykład na tym kanale lub na Instagramie, który się zaraz wam tu wyświetla. Dobra, czy to jest wszystko? Tak, trzy rady podstawowe, wydaje mi się, podstawy to są takie, żeby się ich trzymać. Pan numer 6, jak jest twoja rada? Budowanie relacji właśnie z ludźmi, obracanie się w takim gronie osób, które według ciebie są odpowiednie, które wiedzą, co mówią. Dobra, panowie, nadszedł ten czas. Musimy wskazać, który z nich jest milionerem. Czy Fris, czy Bandura? Kurde, to jest bardzo... bardzo ciężka decyzja. Pan numer 2, no kąpie się w soli, to musi być milioner. To normalny by się kąpał w soli, nie? Jakby... nie mam pojęcia. Czułeś to, Karol, wiesz o co mi chodzi. Też tak uważam, właśnie wydaje mi się, od początku pan numer 2 dawał taki vibe tej gestykulacji i w ogóle taki nieaktorski, mam wrażenie po prostu takie. Ja wierzę w pana numer. Ile razy już przegrałeś na tych odcinkach? Za każdym razem. To ja, idąc z tym tokiem rozumowania, idę do pana numer 2, bo jest to pewna wyrocznia, a i tak mnie najbardziej przekonał kąpiel w soli. Pewne siebie, dalej nie wiem, co chodziło z tą kartką. Jakby ja jestem za numerem 2. Ja cię zostawię bez i samego dzisiaj. Ja głosuję, że prawdziwym milionerem jest pan numer 2. Karol. Pan numer 2. Pan numer 2. Dobrze. W takim razie zapraszamy teraz wszystkich. Dobra, to przyznam, że był chyba najcięższy odcinek, bo tak naprawdę jednocześnie bym powiedział, że wszyscy są i że nikt nie jest. Jakby to jest ciężka sytuacja. No ale jeden, przynajmniej jeden z was faktycznie musi być milionerem. Dobrze, niech wystąpi. Tak jak wspomniałem, byliście w błędzie. Sprzedałem mieszkanie, prawa do filmu, ale nie za takie pieniądze, które powiedziałem. I to nie ja jestem milionerem. Ej, jak wyszedł za pierwszym razem, to miałem, a dobra, to teraz nie przyzna się, ale on zaczął tak lecieć, że już w chwili się zdostalizował. Panowie, szczerze mówiąc, mam działalność, ale nie jestem blisko, ale plany są takie, żeby tak było. Także, niestety, ale nie jestem milionerem. Karol, nie wie, co się dzieje, stary. Wkręcacie mnie. Nie Bandura. Bandura? 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 No powiem wam tak. Mam sklep, mam auto za pół bani. Też pół bani. Mieszkam, wszystko to, co mówiłem, jest prawdą. Jestem trenerem. Czekaj. Miałem obrotu prawie 2 miliony. Okej. Okay. Na czysto bania 200. O kupa. Okay. Ja pierniczę! Czy Bandura? Jest to prawda, nie? Yeah! Jezus Maria! No nareszcie, panowie. Bezi, pierwszy raz wygrałeś, a ja pierwszy raz dziękuję. Dalej przegrałem. Ale ja nadal wierzę, że Fris udaje. I to jest prawdziwy Fris. Jak to nie jest prawdziwy Fris, to ja nie wierzę w miłość. I widzimy się w następnym odcinku. Na razie!